Cześć, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale na moim kanale. Witam was moi drodzy i zapraszam na ten odcinek. Dzisiaj zaprezentuję wam nietypowy deck, jest oczywiście bez golema. Wiem, że tego golema często za nim nie przepadacie, tak więc dzisiaj pokażę wam deck bez golema. I moi drodzy, tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj deck, który jest oczywiście bardzo fajnym, cyklicznym. No może nie do końca cyklicznym, tak szczerze wam powiem. Jest to bardziej taki spamerski deck, spam bridge tak zwany, bo mamy tutaj bardzo dużo spamu, który możemy w łatwy sposób później wszystko ładnie wykorzystać z Ice Golemem. Czyli taktyka jest tak jak prawie w każdym takim, takim właśnie beatdown, to nie jest beatdown, tylko właśnie spamerskim decku, że po prostu wkładamy wszystko w obronę, a później jeżeli się uda nam obronić, no to wtedy robimy fajną kontrę, bo przeciwnik wtedy nie ma eliksiru, więc tak to mniej więcej wygląda. No i zobaczymy, czy nam się tym uda po prostu powygrywać. Dzisiaj, moi drodzy, jestem ogólnie też na koncie Bacza, u którego będę mógł sobie to rozegrać, ponieważ u mnie niestety skończyły mi się gemy. No a na ręce bym takim deckiem nie zagrał, bo nie ma ulepszeń, prawda? Więc no niestety musiałem wejść na konto Bacza, którym aktualnie się opiekuję, bo Baczu jest na wakacjach. Wszystkiego najlepszego Baczu, najlepszy lawalunie w Polsce, przynajmniej tak moje zdanie. I nie tylko moje, więc tak to wygląda. Dobra, w ogóle moi drodzy, ten deck jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ mamy tutaj Royal Ghosta, który jeszcze jest przed nerfem. Mam nadzieję, że ta karta dostanie nerfa, bo przynajmniej mnie bardzo ta karta denerwuje. Ja jej nie mam, więc trochę lipa, ale karta jest naprawdę OP. Uwierzcie mi, że jest OP. A co my tutaj mamy? Zapa. Ogólnie fajne karty. Jedynym problemem jest dla nas tutaj jakiś Lava Hunt, bo mało mamy kart na obronę. Powietrza, typu Nightwitch i Inferno Dragon mamy do obrony, no ale niestety nic poza tym, na przykład jak jakiś balon nam tu wyleci za lawą, no to będzie naprawdę duży problem. Ale zacznijmy, moi drodzy, do atakowania. Oczywiście mamy Battle Rama. Zacznijmy, na klasiku zagram. Nie żeby jakoś grandów się bał czy coś takiego, tylko po prostu nie chcę za bardzo Baczowi gemów tracić. Wiem, że Baczu by na pewno mi pozwolił, bo to jest mój dobry kolega, więc na pewno by mi pozwolił, ale wolę, wiecie, no jednak to nie jest moje konto, nie będę się tutaj jakoś rządził, prawda? Dobra, wystawię. Aj, dobra, dostał. A nie dostał, kurde, już myślałem, że dostał i dostanę damage'a. Ajajaj, no troszeczkę lipa, myślałem, że uda się to jakoś zagrać. No i ogólnie Royal Ghost moim zdaniem jest zdecydowanie za OP, ponieważ jak na takie coś, co on potrafi robić, nie powinien kosztować 3 eliksiru. Ma zdecydowanie za dużo obrażeń, które po prostu zbyt bardzo pomagają mu w wygrywaniu meczy i to jest zbyt duży problem. Dobra, dam sobie coś takiego. I to na luzie powinniśmy sobie zgasić, bo ta Nightwitchka, moi drodzy. Aj, no gdyby to troszeczkę lepiej wyglądało, no to może bym dostawił Battle Rama. Chociaż się tego Battle Rama powinienem dostawić, bo on teraz znowu pie... No właśnie, piecyk, da? A ja powinienem to zdecydowanie lepiej zagrać, ale w sumie nie jest aż tak najgorzej, bo my sobie wysyłamy coś takiego w tym momencie i za tym będziemy to wszystko jeszcze coverowali naszym zapistrzałem oczywiście. I ładnie tutaj się to rozpadnie. Oj, dobra, tego wizarda sobie ładnie tutaj pokonaliśmy przez tych barbarzyńców, którzy się tutaj rozpadli. Oczywiście dostawiamy Royal Ghosta i będziemy to wszystko kontrolowali jeszcze zapem. Niestety jak na razie mamy dużo bardziej obitą wieżę niż nasz przeciwnik. Nie wiem, dlaczego nasz przeciwnik zagrał aż tak nonszalancko, bo teraz niby spoko, tak, ale jednak moi drodzy, dużo musiał tutaj stracić. Dobra, zagram coś takiego i tutaj zagram Ice Golema. Dobra, żeby tego Ice Golema jednak dużo więcej obrażeń zadało, bo ja teraz będę mógł zrobić naprawdę bardzo fajny push, w którym to ofensywie będziemy opierani na Battle Ramie. Dobra, Battle Ram sobie teraz ładnie tutaj leci. Bardzo słaby Fireball z jego strony, powinien walić tego Fireballa w Nightwitchko oraz Battle Rama, bo tak to za bardzo mu tu nic nie dało i mamy teraz po wieży. Ładnie zgasiliśmy naszego przeciwnika, w bardzo fajny sposób skontrowaliśmy go. Tak jak mówię, takie deki właśnie polegają na tym, aby kontrować naszego przeciwnika. Oczywiście tutaj Ghosta sobie dajemy. Ghost naprawdę jest bardzo dobrą kartą. Bardzo ją polecam ogólnie na obronę, na atak, gdziekolwiek się da. Kurde, troszeczkę za bardzo tracę eliksir z tego co widzę. Mam nadzieję, że... No i właśnie, o to chodzi. Właśnie to jest Royal Ghost. Trochę za bardzo tutaj tracę eliksir z tego co widzę. Przepraszam, musiałem się napić, bo dzisiaj jakiś taki mam dzień, że kurde ciągle piję. No ale niestety, musicie mi wybaczyć. Dobra, dajmy sobie teraz Gwarcę na środek. Teraz ten Royal Ghost myślę, że naprawdę nie powinno być problemu, jeżeli go wyślemy sobie właśnie teraz szybko na lewą stronę. No i tutaj ta Nightwitchka w ogóle sobie jeszcze dojdzie na środek tej wieży, co jest w ogóle jeszcze zaskakujące. No i ładnie, bo naprawdę bardzo dobre obrażenia tutaj zadaliśmy. Nawet środkowej wieży, więc to jest naprawdę bardzo spoko sytuacja. No i to powinniśmy sobie jeszcze nawet zgasić na...
na 3 koronki. Uwaga, cyk, mamy to. Good game dla naszego przeciwnika. Good game dla naszego przeciwnika, good game dla nas. No i udało nam się to wygrać. Baczu, czyli Kuba Z. No i jakimś cudem se tutaj wygraliśmy. Ogólnie powiem wam szczerze, że Baczu szykuje dla mnie i dla was oczywiście też, bo będę tu dla was nagrywał opening, moi drodzy, tych właśnie skrzynek, które tutaj widzicie, oraz jeszcze Super Magical Chesta. Wiem, bo rozmawiałem z Baczem, kiedyś już skrzynki u Bacza otwierałem, moi drodzy, ale niestety wystąpił taki mały problem, że z tymi skrzyneczkami, że po prostu podczas nagrywania wywaliło mi program do nagrywania i niestety, moi drodzy, tak to wyszło, że nie nagrało się. Znaczy niby się nagrało, ale klip był na tyle uszkodzony, że niestety nie udało się go otworzyć w montażu. No i taka lipa. Dobra, moi drodzy, widzimy tutaj Royal Ghosta. Spróbujemy sobie go tutaj przeciągnąć mniej więcej w ten sposób, aby ten Inferno Dragon się tutaj przesłał, dostał, przepraszam. No i tutaj ładny poison z naszego przeciwnika, naprawdę bardzo, bardzo fajny, bo nie będziemy mogli teraz skontrować jego lewej strony. Dobra, teraz sobie dam zapam. Mam nadzieję, że przeciwnik nie ma jakiegoś wielkiego tutaj spamu na mnie. Dobrze zagrał. No niestety, tutaj ładnie mu wyszło to zagranie. No tutaj nadam zapa, żeby skosili jeszcze tego wizarda, bo to... Oj, no prawie, ale myślę, że tutaj nie będzie nasz kolega dostawiał. Trochę lipa, że dałem tego Inferno Dragona, bo jednak powinienem poczekać z tym Inferno Dragonem. Tym bardziej, że jest to nasza jedyna karta na Lava Handa. Taka w sumie jedyna, bo jeszcze Nightwitchka, która produkuje babcy, ale jednak tutaj to jest taka, można powiedzieć, najbardziej oldschoolowa karta. Dobra, tutaj będzie Giant Shed po prawej stronie, przepraszam, więc trzeba oczywiście na to uważać. Ja już tutaj mam przygotowanego Inferno Dragona, on nie ma, aczkolwiek przeciwnik jest dosyć mądry, przeciwnikiem, bo ładnie to zagrał. Dobra, ja sobie daję teraz Poisona, tutaj nie powinno być z tym większego problemu. Dobrze to nawet w sumie zagrał, chociaż nie jestem pewien, czy aż tak mega dobrze. Dosyłamy coś takiego, moi drodzy, i ja tutaj myślę, że będę mógł się bronić i to naprawdę w bardzo, bardzo łatwy sposób. Nawet możemy zrobić, myślę, że troszeczkę bardziej ofensywną kontrę tutaj dla naszego przeciwnika. No trochę niepotrzebny zap, ale w sumie nie jest to tak źle, bo rozbijamy w tym momencie wieżę naszego przeciwnika. Chociaż może nie do końca rozbijamy, to jest dobre słowo, ale łatwo sobie kontrujemy jego prawda tutaj jednostki, które dostawił. No i teraz tutaj tego Guardsa, dobra, dam tutaj tego Ice Golema, żeby biło w Ice Golema. No i dobra, spoko w sumie, wieża za wieża wyszło. Myślałem, że troszeczkę jednak lepiej to wyjdzie. Nie wyszło najgorzej, aczkolwiek mogło wyjść zdecydowanie lepiej. Tutaj będzie Electro Wizard, moi. Jak będzie, to naprawdę będzie dla nas to bardzo to dla nas dobre. No niestety nie było tego Wizarda. Mam nadzieję, że tam wpadnie ten Wizard, żebym ja mógł sobie tego... No niedobrze trochę, bo tutaj Dragon może zaraz spaść i on tutaj wpadnie na pewno, więc muszę to kontrolować, moi drodzy. Dobra, dam Nightwitchkę. Dobra, naprawdę fajnie to wyszło. No i teraz mam lekki problem, bo... Chociaż nie, Inferno Dragona mam, bo oczywiście jest to deck spamerski, więc wszystkie te jednostki, które przed chwilą użyliśmy, mamy dosłownie za krótką chwilę, bo łatwo możemy to, przerotować sobie te karty. No i dobra, teraz dajemy coś takiego, moi drodzy. Tutaj możliwe, że wyjdzie zaraz, no właśnie, ten pan. Więc trzeba jak najbardziej na to uważać, ale my tutaj myślę, że, moi drodzy, wyszliśmy na tym zdecydowanie na plus, by nawet rzekł, ponieważ robimy sobie naprawdę teraz bardzo, bardzo ofensywną kontrę i to opartą naprawdę na wielu, wielu tutaj jednostkach. Dobra, teraz sobie dosyłamy nawet jeszcze tutaj zapad, doślemy bardzo, bardzo dobry zap z naszej strony, nawet jeszcze tutaj bardzo super wpadł ten zap i, moi drodzy, chyba będziemy mieli tę powierzę, ale przeciwnik ładnie to skontrował. Wielkie gratki dla naszego przeciwnika. Myślę, że tutaj nawet Ice Golem by mógł polecieć z naszej strony i ja bym po tym Ice Golemie zagrał jeszcze Battle Rama. Nie wiem, czy to się uda, ale dobra, spróbujmy, moi drodzy. W takim razie tego Royal nie będziemy go widzieli nawet. Dobra. Tutaj, moi drodzy, dochodzimy i chyba to jest powierzchnia naszego przeciwnika. Jest good game. Bardzo ładnie to nam się udało naprawdę wygrać, bo ten Royal Ghost ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajnie można nim triki robić, bo sami widzieliście, że wieża go nie widzi. Jeżeli go postawimy, że tak powiem, w trójkątnej kratce, czyli w tej, w którą po rozbiciu wieży naszego przeciwnika mamy tutaj jakby ostatnią, to oczywiście, moi drodzy, wieża przeciwnika go nie widzi. Zobaczmy w ogóle, jak pucharkowo. No i widzicie, nasz przeciwnik był prawie na poziomie Bacza, więc nie był to jakiś lamus, więc moim zdaniem deck jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprawdzalny. Sami zresztą to widzicie. Dobra, lecimy, moi drodzy, z kolejną tutaj
osobom. Dobra, mamy, walczymy chyba jakiś Turek, chociaż nie jestem pewien. No, mniej więcej, prawda, po fladze można tak niby rozpoznać, ale trzeba pamiętać, że te flagi w Clash Royale nie są do końca takie, jak są naprawdę, prawda? Bo nie mają licencji, bo gdyby chcieli pokazać te flagi, to musieliby mieć licencję z niektórych krajów, na przykład z Arabii Saudyjskiej. No, a taką licencję nie są aż takie tanie, takie licencje na narodowości. Dobra, wystawię sobie na Twitchkę. Zobaczymy, co przeciwnik ma jeszcze do pokazania. Inferno, o, no i super, że nie wystawiłem Inferno, bo on na pewno by mi tego Inferno zdedał i byłoby to samo, co w poprzednim meczu się stało. Dobra, wystawię nawet Battle Rama z prawej strony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę jakby to kontrował ładnie Poisonem, więc nie powinno być z tym większego problemu. Nawet naprawdę możemy dać tylko Poisona. Naprawdę to nie jest złe, tym bardziej, że on nie będzie miał za bardzo czego dostawić po prawej stronie teraz, więc ten Poison nie był naprawdę najgorszym rozwiązaniem. Tutaj nawet sobie tak go zgasimy i nawet powiem wam szczerze, że wyszło całkiem dobrze. Naprawdę wyszło całkiem dobrze, tym bardziej, że my teraz, moi drodzy, no za bardzo kontry nie możemy zrobić, bo nawet nie mamy Battle Rama. Battle Rama oczywiście jest to karta, którą robimy wszelkie nasze kontry, ale no nie jest w sumie aż tak źle. Dobra, wystawię szybko Inferno Dragona tutaj, żeby on robił jak największe tutaj obrażenia. I fajnie to. O, nawet jeszcze ten niefortunnie dla naszego przeciwnika Ice Spirit wleciał niestety w ten, no, ale szkoda mi tego naszego przeciwnika, trochę nie farta akurat ma w tej akcji, naprawdę. I to naprawdę się na nim źle odbije, bo ten cały czas ten Royal Ghost się w ten sposób, moi drodzy, tutaj odradzał, że... Znaczy odradzała się jego umiejętność specjalna, czyli znikanie, że niestety nasz przeciwnik cały czas nie mógł zabić tego Royal Ghosta i niestety tak to wyszło. No niestety, takie sytuacje się zdarzają. Dobra, co my tutaj mamy? Moi drodzy, teraz wydaje mi się, żebym mógł dostawić... dobra, zrobię znowu to. Nasz przeciwnik trochę tutaj słabo gra, bo cały czas wysyła w tę sam pozycję Minera. Minera niestety tak się nie wysyła, bo przeciwnik bardzo w łatwy sposób będzie mógł to później kontrować. No i teraz troszeczkę my mamy gorszą sytuację, bo musimy znowu atakować. Nie chciałem w sumie atakować w tym momencie. Tutaj barwy mogą polecieć. Zdecydowanie mogą. Zdecydowanie mogą, ale przeciwnik wydał za dużo speli na obronę, przez to my mamy teraz łatwy sposób. Teraz barwy polecą, przynajmniej powinny polecieć te barwy. A jak nie, to moi drodzy, byśmy zrobili pusha chyba takiego bardziej z tyłu. No dokładnie, mamy barby, więc spróbujemy sobie zrobić coś takiego, moi drodzy. Taki szybciutki push z prawej strony, żeby już na pewno ograć naszego przeciwnika. On próbuje tam niby kontrować coś. Okej, wydał zapa, więc tutaj nie martwimy się w ogóle naszą o lewą stronę, bo wydał zapa nasz przeciwnik, więc tutaj bezproblemowo sobie to jedziemy. Nawet tutaj damy jeszcze Poisona, który to na ludzie sobie zgarnie te barwy po prawej stronie, moi drodzy. Teraz doślemy taki sobie szybki, łatwy puszyk zrobimy. Przeciwnik nie ma barb, to czy barby będzie miał dosłownie zaraz. Ma zapa, więc musimy na to uważać, bo zaraz zapa będzie już miał, ale nie jest to dla nas jakiś wielki problem, bo my też sobie to ładnie zapujemy i ten Battle Ram będzie miał okazję, a nie doleciał. Myślałem, że doleci, naprawdę, myślałem, że doleci, ale aczkolwiek nie doleciał, więc naprawdę bardzo w łatwy sposób sobie to kosimy. On teraz da Gianta, tak jak mówię, i my musimy na to uważać, bo teraz z jego strony będzie naprawdę bardzo konkretny push, ale my raczej sobie powinniśmy to obronić. Tutaj raczej nie powinno być większego problemu. On pewnie da jakieś Inferno, ale w tym momencie on już to niestety przegrał, więc good game dla naszego przeciwnika. Bardzo ładnie zagrał w sumie. Niektóre momenty miał, no, trochę gorsze, bo jednak nie powinien w niektórych momentach tak wystawiać jednostek, jak on to robił, ale nie wyszło naprawdę, nie wyszło to dla niego źle, bo nawet, zobaczcie, do ostatniej chwili się bronił, więc gratulacje dla niego, więc good game dla naszego przeciwnika, good game dla nas. Bardzo ładny mecz w jego wykonaniu. Troszeczkę słabe minery tam rzucał, ale nie było aż tak źle, prawda? Każdemu się może zdarzyć. Dobra, moi drodzy, w takim razie dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek oczywiście spodobał. No, przeciwnik nie był może jakiś tutaj największym kozakiem, ale gratulacje dla niego, bo całkiem dobrze mu poszło. W takim razie dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to oczywiście spodobało. I widzimy się, w ogóle baczu na tym koncie z koliderem. No, tak jak myślałem. Ja jestem, no troszeczkę spadło mi się, ale nie jest to w tym źle. Dobra, moi drodzy, do następnego odcinka. No i cześć.